Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie na mini zaprawie, czyli na wprowadzeniu do tych medytacji. Tu mi coś przeskoczyło. Wprowadzenie na tych medytacji, które robimy codziennie, jedną w aplikacji Pogłębiarka o agresji i walce duchowej w tym tygodniu. Zapraszam. Moi drodzy, mi się wydaje, że jedną z takich podstawowych rzeczy, która nam przeszkadza w przyjmowaniu agresji, to jest to, że widzimy agresję zawsze jako coś destruktywnego, natomiast to jest duży kłopot i właściwie duże kłamstwo. Agresja, jeśli się przerodzi w przemoc, czyli w coś, co jest uderzeniem w drugiego człowieka, to jest zła. Natomiast zasadniczo to jest coś dobrego i bardzo bym chciał, żebyśmy właśnie w ten sposób popatrzyli na nasze wnętrze, w ten sposób, że nas Bóg stworzył agresywnymi. Trochę to brzmi kontrowersyjnie, ale wcale nie jest takie, jak się dobrze na to popatrzy. Czyli Bóg nas stworzył zdolnymi do działania, zdolnymi do stawiania granic, zdolnymi do przepychania swoich lęków. Temu właśnie służy ta energia wewnętrzna. I popatrzmy na tą naszą wewnętrzną energię właśnie w ten sposób, na tą agresję, jako szansę na zrobienie czegoś. I moi drodzy, naprawdę, czasami lepiej wyrazić agresję nieadekwatnie, niż jej nie wyrazić. Wiele osób uważa zupełnie inaczej, że jeśli miałabym, czy miałbym powiedzieć coś tak w zły sposób, to lepiej, żebym się zamknął i lepiej, żebym milczał. Otóż to duże zło robienie sobie samemu, dlatego że większość tej energii, którą my nie wykorzystamy w taki sposób do zakomunikowania czegoś, to jakby nie musi być tak, że od razu się stanie tak, jak my chcemy. Agresja jest po to, czy ta siła jest po to, żeby to zakomunikować, że na przykład ja się na to nie godzę, nie odbiorę ci wolności, nie zmuszę cię do czegoś, żebyś robił tak, jak ja chcę, ale żeby zakomunikować to, jak ja uważam, co ja chcę, co jest moją granicą. Na drugą osobę nie mamy wpływu, ale na to, czy my zakomunikujemy to, co chcemy, czy my powiemy, czy my wykorzystamy tą energię, czy zrobimy tak, że ją trochę przytłumimy i ona się przeciwko nam obróci, nas uderzy, to od nas zależy. I patrzmy na Jezusa, który był człowiekiem, wiem, że brzmi to kontrowersyjnie, ale wcale takie w gruncie rzeczy nie jest, był człowiekiem agresywnym, miał kontakt ze swoją siłą, ilość kłótni publicznych, które on, czy takich zmagań z faryzeuszami, które on przeżył, mnóstwo. Nie zrobiłby tego, gdyby był potulnym misiem. Na szczęście wcale taki nie był. Więc moi drodzy, bardzo chciałbym was zaprosić do tego, żebyście popatrzyli na to, co w was jest, jako coś dobrego. Bóg to stworzył jako dobre, więc korzystajmy z tego jako z czegoś dobrego. Do zobaczenia. Bye.